Dzień dobry. We will talk about blood pressure today, right? Mówimy dzisiaj, jak obiecałem, na temat problemów z ciśnieniem krwi. When you check the blood pressure, gdy sprawdzacie ciśnienie krwi, the confusing problem is that there's two different kinds of number. To problem powoduje to, że są dwie cyfry określające ciśnienie krwi. One, the upper one and the lower one. Górne ciśnienie i dolne ciśnienie. So that causes some problem, i some to confusion. Sprawia pewne problemy i powoduje, że trudno jest nam czasami zrozumieć, na czym to polega. Why there are two numbers? Dlaczego są tutaj dwie cyfry? Actually, it's not that confusing. To jest proste. There has to be two number. Muszą być dwie liczby. Why? Dlaczego? Because heart is pumping blood. Dlatego, że serce pompuje krew. The pressure is highest. I ciśnienie jest najwyższe. When heart pumped. Gdy serce się kurczy i wyciska krew. There's no blood left in the heart. I wtedy nie ma już żadnej krwi w mięśniu sercowym. All the blood in the heart went out. Cała krew jest wypompowana wtedy z serca. Into the blood vessels. Jest wpompowana do tętnicy, do naczyń krwionośnych. So at this moment, i w tej chwili, when your heart just finished pumping, gdy serce skurczy się i wpompowuje tę krew, we doctors call it contraction, to określamy mianem skurczu serca. So at the end of the contraction, i przy końcu tego skurczu, then pressure is highest. Wtedy ciśnienie jest najwyższe. Why? Dlaczego? Because that all the blood is in the blood vessel. Dlatego, że cała krew znajduje się w naczyniach krwionośnych. Simple, right? Bardzo proste, prawda? So that's the highest blood pressure. I to jest to wyższe ciśnienie krwi. Highest blood pressure is when heart just finished contraction. Najwyższe ciśnienie krwi pojawia się wtedy, gdy serce jest w stanie skurczu. So normally that's 120. W normalnych warunkach to ciśnienie powinno wynosić 120. It can be 130. Może być 130. It can be 140. Może być na przykład 140. But if it goes over 140, ale jeśli wynosi powyżej 140, then your blood pressure is a little high. To wtedy ciśnienie jest naprawdę za wysokie. When it becomes 160, a gdy ten poziom wynosi 160, yeah, your blood pressure is definitely high. To wtedy z pewnością to ciśnienie jest za wysokie. Then there is another number, the lower one. I jest jeszcze drugi numer, druga liczba, to jest normally to ciśnienie 70. To jest to dolne ciśnienie, na przykład w normalnych warunkach powinno wynosić 70. What is this number? O czym mówi nam ta cyfra? This number is the other way around. Very simple. Ta cyfra to odwrotność. See, heart, when heart pumped blood out, gdy serce wpompowuje krew, then this heart must bring blood back into the heart again, to right? Następnie krew znów musi wrócić do mięśnia sercowego. If heart doesn't do that, gdyby coś takiego nie miało miejsca, what happened to you? Co by się stało wtedy z wami? You pass out. Oczywiście, stracilibyście przytomność. Heart has to keep on doing the same thing. Tak więc serce musi ciągle powtarzać te czynności, wtłaczać krew i rozszerzać się i wchłaniać krew z kolei. So when heart dilate, tak więc gdy serce pracuje mocno, some of the blood in the blood vessel has to come back to the heart. To w pewnym momencie ta krew z naczyń krwionośnych musi wrócić do mięśnia sercowego. Right? Now you have a little less blood in the blood vessel. I w tym momencie jest nieco mniejsza ilość krwi w naczyniach krwionośnych. So when heart dilated most, serce rozszerza się do najdalszych granic, then you have a lowest blood pressure. Wtedy oczywiście ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych jest najniższe. Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Let's say this is not 70, this is 85. Powiedzmy, że to ciśnienie wynosi 85. What does that mean for the heart? Co to oznacza, jeśli chodzi o serce? Okay, let me ask you this question again. Pozwólcie, że znów zadam wam pytanie. What happens if your heart cannot dilate? Co się dzieje, gdy serce nie może się rozszerzyć? So, if this number is higher, tak więc gdy ta cyfra jest wyższa, then you have some kind of problem. To wtedy mogą pojawić się pewne problemy ze zdrowiem. What kind of problem? Jakie problemy? If you have a higher the number, jeśli ta liczba jest zbyt wysoka, then it means, to oznacza, your heart is not dilating very well. Że serce nie jest w stanie rozszerzyć się tak, jak powinno. So if this number goes down to 60, a gdy ta cyfra spada do 60, that means, to oznacza, your heart dilates more. Że serce bardziej się rozszerza, rozkurcza. So when your heart dilates more, a gdy bardziej się rozszerza, then it brings more blood from the blood vessel, wtedy więcej wchłania krwi z naczyń krwionośnych into the heart. So that's why your number is low. I to dlatego właśnie to drugie ciśnienie spada. So now we call it systolic pressure.
To ciśnienie to jest ciśnienie skurczowe. And this is diastolic. A to jest rozkurczowe. Let me give you interesting quiz. Chciałbym zadać wam kilka takich pytań. Nothing difficult. Nie będą one trudne. Very easy. Bardzo proste. Dr. Sangli woke up in the morning. Doktor Sangli obudził się rano. And checked the blood pressure. I sprawdził sobie ciśnienie krwi. And my blood pressure is 120/70. I to ciśnienie wynosiło 120/70. Good blood pressure. Dobre ciśnienie. This can be 80. To mogło być równie dobrze 80. But still it's good. Ale nadal jest to dobre Very ciśnienie. Good normal blood pressure. Bardzo dobre normalne ciśnienie krwi. After 1 hour. Ale po upływie godziny I checked blood pressure again. Znów sprawdziłem sobie ciśnienie krwi. Okay, 1 hour after, i niedługo potem my blood pressure become 142 over po godzinie to ciśnienie wynosiło 142/60. What did I do for 1 hour? Co ja robiłem przez tą jedną godzinę? Exercise, tak, that's right. Ćwiczyłem fizycznie. Okay. When I do the exercise, gdy ja ćwiczę, well, my heart has to pump blood hard. Serce musi mocniej wpompowywać krew. So obviously this systolic pressure goes up. I oczywiście to ciśnienie skurczowe podniosło się trochę. And why this went up? A dlaczego ciśnienie rozkurczowe obniżyło się? This means my heart dilated. To oznacza, że moje serce. My heart dilated bigger or smaller? Rozszerza się w większej mierze czy w mniejszej? Bigger, that's right. Oczywiście w większej. So my heart dilated bigger. Moje serce rozszerza się so bardziej, more blood coming into the heart, dzięki czemu cała krew może dostać się do mięśnia sercowego. So there's a little blood left in the blood vessel. Także niewielka ilość tylko krwi zostaje w naczyniach krwionośnych. That's why this is down. I właśnie dlatego to ciśnienie spada. Very good. Bardzo dobrze. You did good job. My blood pressure was this. Moje ciśnienie krwi kształtowało się właśnie 120/70. After 1 hour. Ale po godzinie. Oh, I check blood pressure again. Znów sprawdzam ciśnienie krwi. Yes, it was 140. I ono wynosiło 140. Over 85. Na 85. What did I do for 1 hour? Co w takim razie musiałem robić w ciągu tej godziny? Okay, this means. To oznacza. My heart pumped blood hard. Moje serce so pompowało mocno krew. Now this means. Ale to oznacza. My heart dilates. Bigger or smaller? Że moje serce rozszerzyło się bardziej czy mniej? Smaller. That's right. Mniej oczywiście. Doing very good. Okay. Bardzo dobrze się spisujecie. So my heart is doing. Tak więc moje serce wciska mocno, wtłacza krew. Then. I próbuje za wszelką cenę rozszerzyć się. I znów wtłacza i rozszerza. When I did the exercise. Ale gdy wykonuję ćwiczenia fizyczne. My heart was doing. Wtedy moje serce. Wtłacza krew i swobodnie rozszerza się. Wtłacza i rozszerza. That was when I was doing exercise. Ale to miało miejsce wtedy, gdy ćwiczyłem. But this time, ale teraz my heart is doing, moje serce wtłacza krew. Same as exercise. Tak samo jak podczas ćwiczeń. Then this is a little bit different this time. Ale potem, jeśli chodzi o rozkurcz mięśnia sercowego, to jest tu spora różnica. Serce ma problemy z rozszerzeniem się. Wtłacza krew, ale nie może się rozszerzyć. What was I doing for 1 hour? Co ja w takim razie robiłem w ciągu tej godziny? Yes, stress. Tak, przeżywałem I was stresy. On the telephone. Ktoś do mnie zatelefonował. I was upset. I byłem przygnębiony. Of all 1 hour, I said, oh, przez całą godzinę męczyłem się tą rozmową. So my heart has to pump more blood out. Moje serce musiało wpompowywać więcej krwi. But because my heart is so, my mind is so tight. Ale ponieważ byłem taki spięty. My heart is not dilating. Moje serce nie potrafiło się rozszerzyć. Wow, this is bad for your blood pressure. I to może mieć bardzo zły wpływ na wasz mięsień sercowy, ciśnienie krwi. Now, what does it mean? Co to znaczy? Of course, if you contract strong. Oczywiście, jeśli wasze serce kurczy się prawidłowo. Your heart must have this kind of strength. To oznacza, że wasze serce musi mieć jeszcze jakąś siłę. That's good. To i to jest dobre. There's some people who like to push their opinion. Ale niektóre osoby lubią zmuszać innych do akceptowania ich opinii. You have to have that too, you know. That's important quality. I musimy uważać, jeśli chodzi o tego typu sprawy. But actually more important quality we should have is. Ale jest coś ważnego, co powinniśmy posiadać. We should be able to listen. Powinniśmy nauczyć się słuchać, nie tylko mówić, zmuszać kogoś do słuchania, ale mind, słuchać. Our mind has to be dilating. Nasz mózg też powinien mieć taką zdolność do rozszerzania się. And receiving. Aby móc akceptować other people's opinion. Opinie innych ludzi.
So when you have this kind of heart, tak więc gdy macie serce tego typu i to ciśnienie kształtuje się właśnie w taki sposób, because your heart can pump hard, a to dlatego, że serce nie jest w stanie należycie pompować krwi, but unable to dilate, jest w stanie pompować, a nie potrafi rozszerzyć się w należytym stopniu. I dlatego właśnie złościcie się wtedy. That's when you are not loving. I nie jesteście osobami, które potrafią kochać. You are irritated. Ale łatwo się irytujecie. You are suppressing. Ah. I jesteście tacy pod wpływem stresu. I wanna kill him. Ja zabiję go. But I cannot kill him. Ale nie mogę go zabić. So this happened. I coś takiego wtedy ma miejsce. Pojawia się właśnie takie ciśnienie krwi. I think after the football game in Korea, myślę, że po tych mistrzostwach świata w Korei many Polish, blood pressure become like this. Wielu polskich kibiców oglądając mecze właśnie miało ciśnienie od takiej wysokości. But on the other hand, the Koreans, a z drugiej strony Koreańczycy were very happy. Byli yeah! bardzo szczęśliwi, radowali się. And we become like this. I wtedy ich ciśnienie, ich ciśnienie wyglądało dużo lepiej. See how sensitively your blood pressure respond to your mind. Your teraz widzicie, jak bardzo yeah. ciśnienie reaguje na to, co dzieje się w waszych umysłach. So without changing your mind, tak więc jeśli nie zmienicie swojego sposobu myślenia, you cannot control blood pressure. To wtedy nie będziecie w stanie kontrolować ciśnienia krwi. That's why medication can control your blood pressure. Oczywiście różnego rodzaju leki mogą w pewnej mierze kontrolować ciśnienie krwi. But immediately you lay down medication, you don't take them, ale jeśli nie zażywacie leków, your blood pressure goes back up. To wtedy znowu ciśnienie. Why? Wzrasta, because jest medication za wysokie. Is simply symptomatic. Dlatego, że leki tylko kontrolują symptomy choroby. So it is important to take medication. Tak więc faktycznie ważne jest, aby w takich sytuacjach zażywać leki. When you did not solve the problem yet. Nawet jeśli do tej pory nie rozwiązaliście do końca problemu. I'm not really totally against medication. Ja tak naprawdę nie całkowicie nie chciałbym rezygnować ze stosowania leków syntetycznych. As a physician, jako lekarz, I think it is a lot better to use medication. Myślę, że są takie sytuacje, kiedy jest dużo lepiej stosować tego typu leki. Than using the herb you really don't know what it is. Aniżeli stosować zioła, o których nie mamy pojęcia, jakie mogą mieć wpływ na nasz organizm. I'm not praising medication. Ja nie chciałbym też w jakiś sposób wychwalać stosowanie leków syntetycznych. But many times we need some symptomatic relief. Dlatego, że czasami tylko po prostu potrzebne jest nam stosowanie leków, aby kontrolować objawy choroby. Then you better take them. I w takich sytuacjach lepiej jest je zażywać. Even though it is not going to heal you. Pomimo tego, że te leki nie uzdrowią was. Even the medication and herb is not really going to solve your entire problem. Nawet jeśli taki lek syntetyczny czy zioła nie są w stanie rozwiązać całkowicie waszego problemu. Many times it is necessary to keep your blood pressure down. To wielokrotnie konieczne jest ich zażywanie, aby regulować poziom ciśnienia we krwi. Otherwise it can cause a stroke. Dlatego, że jeśli nie będziemy tego robić, to może zakończyć się to udarem. If blood pressure goes too high. Dlatego, że ciśnienie może wzrosnąć za bardzo. Then tiny blood vessels in your brain can burst. I wtedy te drobne naczynia krwionośne w mózgu mogą ulec zniszczeniu, rozerwaniu. So doctor's effort is good. I dlatego wysiłki lekarzy są dobre, zmierzają ku dobremu. Trying to control the blood pressure down. Starają się kontrolować wysokość ciśnienia krwi. But if doctor has a philosophy, ale jeśli lekarz rozumie te zagadnienia poprawnie, that there is no way the blood pressure problem going to be healed. To wtedy nie ma szans, aby tego typu problemy związane z ciśnieniem zostały całkowicie zlikwidowane. Therefore you take medication only. I dlatego wtedy pozostaje wam nic innego, jak tylko koncentrować się na zażywaniu leków. That philosophy is wrong. I ta filozofia tej współczesnej medycyny pod tym względem jest czymś złym. Ellen White does not say the drug is the problem. Ellen White nie mówi tutaj, że to problem tkwi w stosowaniu leków syntetycznych. What Ellen White is against is, Ellen White sprzeciwia się the philosophy behind the drug is the problem. Filozofii, która ukryta jest poza stosowaniem tych leków syntetycznych. People totally depend upon the drug. Dlatego, że jest wielu ludzi, którzy całkowicie polegają jedynie na lekach. Without thinking about why they have a blood pressure. A nie zastanawiają się nad tym, dlaczego oni mają nadciśnienie. They don't want to change their diet. Nie chcą zmienić sposobu żywienia. They keep on want to eat a fatty diet. Oni cały czas spożywają takie pokarmy bogate w tłuszcz. Salty diet. Słone produkty. And they get angry. I złoszczą się z łatwością. Then take medication. I zażywają leki. That's no good. Ale to nie przynosi nic dobrego. But when we do the New Start program, natomiast gdy my stosujemy program New Start, I tell my patient, to ja wtedy wyjaśniam swoim pacjentom, your blood pressure will go down. Twoje nadciśnienie zostanie zlikwidowane. Because now you're eating good, healthy food. Dlatego, że teraz spożywasz zdrową żywność. Oh, nice vegetarian diet. To jest taka zdrowa, wegetariańska dieta. No meat.
Nie spożywasz mięsa, no fat, żadnego tłuszczu. Yeah. We use some avocados and olives. No, czasami zamiast tłuszczu stosujemy awokado albo oliwki. A little bit of olive oil. Trochę oleju z oliwek. We use very little salt. Używamy bardzo niewielkich ilości soli. And the people sing. I ludzie śpiewają podczas tych programów. People listen to this lecture. Słuchają wykładów. And they're happy. I są szczęśliwi. Yes, blood pressure has to go down. Ciśnienie krwi spada, wtedy wyrównuje się. Then people feel that, oh, I don't need medication. I wtedy ludzie czują, że nie potrzebują wcale żadnych leków. Then our nurses check blood pressure. Wtedy pielęgniarka sprawdza ciśnienie krwi. Well, sometimes blood pressure is too low if patient keep on taking medication. I czasami okazuje się, że stosując program i zażywając leki, ciśnienie nawet spada poniżej normy. It goes down to 100 over 60. I spada na przykład do 100 na 60. Then we recommend them to take, get rid of medication. Wtedy zalecamy im, aby zrezygnowali z dalszego zażywania leków. Then the blood pressure becomes 120 or 100 or 130. I wtedy ciśnienie kształtuje się w wysokości 120 na 70, 130 na 80. Many times I want you to know. Tak więc wielokrotnie chciałbym, żebyście o tym wiedzieli. Using herb is better than using drugs. Stosowanie ziół jest czymś lepszym, aniżeli stosowanie leków syntetycznych. But many herbs we doctors really don't know whether it's really efficient or not. Ale wielokrotnie lekarze nie mają zbyt dużego pojęcia na temat leków i nie wiedzą, czy one zdają egzamin. So rather than sort of gray and hazy, uncertain about certain things. Tak więc zamiast takiej niepewności w stosowaniu tego typu środków. At that time we maybe we need to use some medication. W tym samym czasie lepiej w takiej sytuacji stosować jakieś leki syntetyczne. Like for diabetic patient. Tak jest w przypadku osób chorych na cukrzycę. Until your gene recovers. Aż do chwili, gdy ten gen zostanie naprawiony. It takes some time. A to zabiera trochę czasu. Okay. God send iskra. Bóg posyła iskrę. And change the gene. Zmienia gen. So you no longer produce that covering protein. I wtedy już wasz organizm nie wytwarza tego białka, które zakrywa ten receptor insuliny. What was the name of that covering protein? Jak nazywało się to białko, które zakrywało Anybody? Ten receptor insuliny? Resistant, that's right. To jest takie białko, które powodowało odporność, białko odpornościowe. Until resistant completely disappears. Tak więc dopóki ta oporność na insulinę nie ustąpi całkowicie, the patient no longer produces resistant. I ten pacjent nie zacznie w końcu przestać wytwarzania tego białka, który powoduje oporność, then you still need some insulin to nadal injection. Potrzebujecie insuliny. So you have to be rational. I dlatego musicie myśleć w taki rozsądny sposób. Some of the Adventists says, niektórzy adwentyści mówią, oh, drug is sin. O, stosowanie leków syntetycznych to so grzech. Blood pressure is going up. Ciśnienie podnosi się w ich przypadku. The sugar's going up. Poziom cukru również wzrasta. And, what am I gonna do? A co ja zrobię? I cannot use drug. Nie mogę używać leków. This we call legalism. Coś takiego okay. Nazywamy legalizmem. When there is a help available. A gdy możemy osiągnąć stan zdrowia. Your life is most important for God. Dla Boga wasze życie jest czymś najważniejszym. Using drug is always they have some side effect to the body. Oczywiście stosowanie leków syntetycznych zawsze przynosi jakieś efekty uboczne. So we don't want to use drug as much as possible. I dlatego ile to tylko możliwe nie chcemy nadużywać stosowania leków syntetycznych. But when it is necessary to keep the safety for your health. Ale jeśli chodzi o sprawy związane z bezpieczeństwem, z ratowaniem życia. We're using some drug. To wtedy należy stosować niektóre leki syntetyczne. Let me show you these two different blood pressure. Pozwólcie, że pokażę wam te dwa różne rodzaje ciśnienia krwi. Two different individual. Powiedzmy, że mamy dwóch pacjentów. We check the blood pressure. Sprawdzamy ciśnienie krwi. One individual blood pressure is 165. Ciśnienie jednego pacjenta wynosi 165 over na 82. 82. Okay. This person's blood pressure is definitely high. To jest niewątpliwie za wysokie ciśnienie krwi. Because this is over 140. To pierwsze ciśnienie, dlatego że wynosi powyżej 140. He has high blood pressure. I z pewnością to ciśnienie, to pierwsze ciśnienie skurczowe jest za wysokie. There's another person. I mamy drugą osobę. 140. Której ciśnienie wynosi 140. Over 95. Na 95. Two different person. Dwie różne osoby. Which person has bad pressure? Która z tych dwóch osób ma gorsze ciśnienie? Yes, this ciśnienie drugiej osoby jest bardziej niebezpieczne. This is worse blood pressure. To jest dużo gorsze ciśnienie krwi. Why? Dlaczego? 140 na 95 to jest gorsze ciśnienie. Of course this is high. Oczywiście i w jednym i w drugim przypadku to skurczowe pierwsze ciśnienie było wysokie. But important thing about your heart is this. Ale jeśli chodzi o wasze serce, to jest coś bardzo ważnego. This person's heart is
To drugie ciśnienie rozkurczowe w przypadku pierwszej osoby, 82. Let me show you this person's heart. Pozwólcie, że pokażę wam, jak funkcjonuje serce tej pierwszej osoby, 165 na 82. He's contracting very strong, right? To serce kurczy się bardzo dobrze, bardzo mocno, but he's dilating pretty good. Ale rozszerza się też dosyć dobrze. So he said, do you know who is the most unhappy person? Wiecie, jacy ludzie są najbardziej nieszczęśliwymi osobami? Who cannot accept the other people. Ci, którzy nie potrafią akceptować innych ludzi. They can dilate a little bit. Oni nie potrafią zmusić serca do rozszerzenia się. Happiest person is can accept other people's mistake. A najszczęśliwszy człowiek to ten, który potrafi zrozumieć błędy innych osób. He's still young. To serce takiego człowieka i on sam nadal jest młodym człowiekiem. He's still young, but he has on a good hope. Młody. He has ma a good nadzieję. Future. He will be all right. On będzie w porządku i stan jego zdrowia również. You know, he's like that because he grew up like that, but we need to help him. He'll be fine. Może czasami tak jest dlatego, że był wychowywany w taki sposób. When your heart is bigger. Kiedy wasze serce jest większe. When your heart dilates better. Kiedy potrafi rozszerzyć się lepiej. When you have a smooth heart. Gdy macie takie miękkie serce, then you're healthy, wtedy jesteście zdrowi then you're happy. I szczęśliwi. You know, we have lots of young people around. Wokół mamy tutaj wielu młodych ludzi, but some young people, ale niektórzy młodzi ludzie are attending lecture, uczestniczą w tych wykładach, some young people don't. A niektórzy nie. They're busy playing. Oni są zajęci graniem, rozrywkami. You become like this. Wy wtedy stajecie się właśnie osobami z takim ciśnieniem. If you go around and keep on saying, jeśli udacie się na zewnątrz i mówicie cały czas, these young people are bad. Ci, ta młodzież jest zła. They don't listen. Oni nie słuchają. Nie słuchają mnie. Then you'll be like this. I wtedy będziecie mieli takie ciśnienie, to złe ciśnienie. You know, you need iskra. Potrzebna jest nam iskra. To be very interested in word of God. Abyśmy mogli zainteresować się naprawdę Słowem Bożym. Most youngsters do not have iskra yet. I wielu młodych ludzi jeszcze nie posiada tej iskry. We all have to wait. I dlatego musimy czekać cierpliwie. See, God has been waiting for long Bóg time. Długo czekał. We need to love czekał them, na nas i my też musimy rather ich kochać, than criticizing zamiast them. Krytykować. Yeah. So that's why love is long suffering. Dlatego miłość jest tą wartością, która potrafi długo czekać i you cierpieć. Have to, we have to wait long. Dlatego my też musimy długo czekać. If you keep on being angry, jeśli cały czas złościcie się, because of other church members' mistake, dlatego że zauważacie u innych współwyznawców błędy, you know that anger is not our righteousness. To wtedy ta złość nie jest naszą sprawiedliwością. Do you know Job repented? Czy wiecie, na czym polegała pokuta Joba? Anybody know Job repent? Czy ktoś pamięta, jak pokutował Job? Many of you think Job is a good man. Myślę, że wielu z was myśli w ten sposób. Job to dobry człowiek. Job endured hardship. On przeżył wiele różnych przykrych doświadczeń. Finally he is victorious. I w końcu odniósł zwycięstwo. I know many of you think Job that way. I myślę, że wielu z was tak uważa. So we say you must be patient like a Job. Tak więc mówimy, musisz być cierpliwy tak jak Job. But did you know? Ale czy wiecie? Job repented. Czy wiecie, że Job pokutował? You know, at the chapter 42. W rozdziale 42. That is the last chapter of the book of Job. To jest ostatni rozdział księgi Joba. Do you know what Job says? Pamiętacie, co powiedział tam Job? See, many people don't know how many chapters book of Job has. Wielu ludzi nie wie, ile rozdziałów ma księga Joba. The last chapter of book of Job is most important. I najważniejszym rozdziałem księgi Joba jest ostatni rozdział. In the last chapter 42. Ostatni rozdział to rozdział 42. Job repents. I Job pokutował. Repent what? Pokutował z jakiego powodu? You have to understand this. Musicie to zrozumieć. Let's read the chapter 42. Rozdział 42. Okay. And from verse 1 through 6. Od pierwszego wiersza po szósty. Listen carefully. Wtedy Job odpowiedział Panu, mówiąc, wiem, że Ty możesz wszystko i że żaden Twój zamysł nie jest dla Ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić Twój zamysł nierozsądną mową? Alecz to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę Cię pytał, a Ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o Tobie, lecz teraz moje oko ujrzało Cię. Przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Job chapter 42 verse 3. Zwróćcie uwagę teraz na wiersz trzeci. It is what Job is telling to God. To jest właśnie tym, co Bóg mówi tutaj do Boga. You asked, Job says. Ty pytaj, mówi Job.
This is what God said to the Job. A oto co Bóg powiedział do Joba. Who is this who hides counsel without knowledge? Któż jest w stanie zaciemnić swój zamysł nierozsądną mową? What God said to Job was, Bóg powiedział do Joba. What are you talking about? O czym ty mówisz? I don't think you know. Ja nie myślę, że ty to wiesz. So at that time Job did not know what God was talking about. W tamtym czasie Job nie rozumiał, o czym Bóg w ogóle mówił. Now Job had iskra. A teraz Job miał iskrę. You know what Job says? I wiecie, co on mówi? Oh, therefore I have uttered what I did not understand. O, to dlatego ja mówiłem nierozumnie, bo nie rozumiałem tego. Oh God. O Boże. Now I realize. Teraz już rozumiem, uświadomiłem sobie. I have been saying something I did not know what I was talking about. Że mówiłem coś, co do czego nie miałem pojęcia, o czym w ogóle mówię. I missed the big point. Ja nie zrozumiałem czegoś bardzo ważnego. Look at this. Popatrzcie na to. Things too wonderful for me. Rzeczy, które są zbyt cudowne, aby mógł je zrozumieć. Now he knew the things so wonderful for him. Teraz on mógł zrozumieć te rzeczy, które były tak cudowne. The things too wonderful for him, he did not know. Ale przedtem tych rzeczy, które były tak cudowne dla niego, on ich nie znał, nie rozumiał. The most important thing in his faith. Na to, co było najważniejsze w jego wierze. What is so wonderful for him should know. To było tak cudowne i on to powinien znać. He did not know. Ale on tego nie znał. He said, "Now I know." I teraz mówi. Teraz już jestem w stanie to zrozumieć. Which I did not know. Tego, czego nie wiedziałem. Now he knows. I teraz on już zaczyna But rozumieć. He did not know. Ale wcześniej tego nie rozumiał, nie wiedział. What is something too wonderful for him he did not know. Co jest tą wartością zbyt cudowną dla niego, której on nie znał? What is it? Co to było? See, if you don't know this, jeśli tego nie rozumiecie, nie znacie, you misunderstood whole book of Job. To nie będziecie w stanie zrozumieć całej księgi Joba. This is the key point. To jest klucz do zrozumienia tej There are księgi. Many Christians. Jest wielu chrześcijan. There are many Adventists. Wielu adwentystów. They think they know everything. Którym się wydaje, że wiedzą wszystko. Without knowing this. Ale nie znają właśnie, nie wiedzą tego. Then usually they fight with God. I wtedy starają się walczyć z Bogiem. Why God? Dlaczego, Boże? Why we have to be sick? Like Dlaczego my musimy być chorzy? Why? Dlaczego? Angry. Są rozgoszczeni. Now Job found this. Ale teraz Job to odkrył. Okay, now verse 4. Wiersz 4. Listen please and let me speak. Słuchaj proszę i ja chcę mówić. And I will question you and you shall answer me. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. See? God says I'll ask you. Listen. Bóg powiedział, ja będę ciebie pytał. And Job says. A wtedy Job mówi. Job is now talking about himself. Teraz Job mówi o sobie. Job says. Job mówi. I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię. You know what this means? Wiecie, co to znaczy? I heard lots of sermon. Słyszałem wiele różnych kazań. I heard lots of stories and lectures. Słyszałem wiele różnych lekcji, różnych historii, doświadczeń. But now, ale teraz, my eyes, moje oczy ujrzały ciebie. In where? Gdzie? In the nature. W przyrodzie, w naturze. Now Job sees the creator. Teraz Job widzi Stwórcę. Now Job sees Jesus. Teraz Job widzi Jezusa. I always were hearing. Ja zawsze słuchałem. Now. Ale teraz. Everywhere. Teraz wszędzie. When I look at the flower. Gdzie patrzę na, yes, patrzę na kwiat. You are touching the genes. Tak, ty dotykasz tych right? genów. God is working. Bóg działa. In all things. We wszystkich rzeczach. Why Job is saying that? Dlaczego Job to powiedział? Because Job always talk about how good person he is. Dlatego, że on zawsze mówił o tym, jak dobrym człowiekiem on jest. Job always protest to God. On zawsze protestował przeciwko Bogu. Have you ever seen me sinning? Czy kiedykolwiek widziałeś mnie, gdy grzeszyłem? Have you ever seen me being bad? Czy widziałeś, żebym kiedykolwiek postępował źle? I was always good. Zawsze byłem dobrym człowiekiem. I never missed the church. Nigdy nie opuszczałem nabożeństw. I always studied the Bible. Zawsze studiowałem Biblię. Why should I have this difficult problem? Dlaczego przechodzę przez te wszystkie doświadczenia? I do not deserve this. Nie zasłużyłem na to. Now Job sees differently. Ale teraz już Job myśli innymi kategoriami. Job was busy announcing his own self-righteousness. On był ciągle zajęty tym przedstawianiem swojej własnej sprawiedliwości. Verse 6. Wiersz 6. Therefore, przeto, Job says, Job mówi,
I abhor myself. Odwołuję moje słowa. Oh, I hate myself. Ja teraz czuję niechęć do siebie. I thought I was good man. Myślałem, że ja jestem dobrym człowiekiem. Oh, I'm a sinner. Ja jestem grzesznikiem. And then he says, i następnie mówi, and repent in the dust and ashes. I kajam się w prochu i popiele. Job repents. Job pokutował. Now Job knows he is the sinner. Teraz Job rozumie, że jest grzesznikiem. Finally Job stopped. Fighting. W końcu Job przestał walczyć z Bogiem. Job was under the stress. Job przeżywał silny stres. Stress with the God. Stres w związku z tą historią. Why, God, z Bogiem. Why? Dlaczego, why? Boże, dlaczego? His blood pressure was like this. I jego ciśnienie wzrastało w ten sposób. But at this moment, ale wtedy. You are the creator. O, ty jesteś stwórcą. You love me still. Ty mnie kochasz nadal. You love all these butterflies. Ty kochasz wszystkie te motyle. You love fishes. Ryby. See, Book of Job says. Księga Joba mówi. Let's get on the chapter 39 of the Book of Job. 39 rozdział. God is asking Job this question. Bóg zadaje Jobowi takie pytanie. Three verses. Przeczytajmy trzy wersety z 39 rozdziału. Czy znasz porę, kiedy kozice skalne rodzą? Czy pilnujesz czasu rodzenia łań? Czy możesz zliczyć miesiące, kiedy donaszają i znasz czas ich miotu? Przykucają, by ich młode przebić się mogły i pozbywają się swych bólów? Interesting question. Ciekawe pytanie. See, you know what this means? Wiecie, co to oznacza? So God said to Job. Bóg mówi do Joba. Do you know who touches deer's gene? Czy ty wiesz, kto dotyka genów and tych make łań them, make them to have a baby? I sprawia, że one mają młode? Job says, ah, it's you. I wtedy Job powiedział, o, to ty. That's why Job said, now I see you. To dlatego Job powiedział, teraz wreszcie widzę ciebie. Yes, the birds has. Ptaki. They lay eggs. Ptaki składają jaja. You know, they're very interesting story. To jest bardzo interesująca historia. The same kind of, same species of bird. Te same gatunki ptaków. This is most recent scientific finding. To jest jednym z najnowszych naukowych odkryć. I just read three nights ago. Czytałem o tym trzy miesiące temu. So this bird is in Montana. I te ptaki żyją w górach Montany. Montana, United States, is very north of the United States. A góry Montana znajdują się na północy Stanów Zjednoczonych. Very cold state. To jest taki bardzo zimny stan. The same bird in Alabama. I te same ptaki żyją w Alabamie. Very hot and humid. Tam z kolei jest gorąco i panuje duża wilgoć. Lots of time to grow. Mają dużo czasu, aby rozwijać się. And reproduce. I aby się rozmnażać. Up in Montana. A w Montanie? Summer is very short. Lato jest bardzo krótkie, zima jest very chłodna. Very short time to reproduce. I mają bardzo mało czasu, aby się rozmnażać. Usually this bird lays 3-4 eggs. Zwykle te ptaki składają 3 albo 4 jaja. They lay one egg one day. Składają jedno jajko. So they lay usually 3 eggs. Składają potem 3 jajka. You know what scientists found out? I wiecie, co odkryli naukowcy? They found out normally the first egg become biggest bird. Zauważyli, że z tego pierwszego jajka zwykle wykluwa się największy ptak. And the first egg has highest chance to survive. I to pierwsze jajo, to piskle, które znajduje się w pierwszym jaju, ma największe szanse, aby przeżyć później. You know what they found out? I wiecie, co odkryli? This is fascinating. To jest fascynujące. In Montana, że w stanie Montana, the first egg to pierwsze jajko is always female. Zawiera zawsze kurczaka, przepraszam, piskle płci żeńskiej. Why? Dlaczego? The reproduction time is short. Dlatego, że ten czas reprodukcji jest krótki. So female has a priority. I dlatego jako pierwsza musi wykluć się ptak płci żeńskiej. So female has to grow first. I dlatego ten ptak musi jako pierwszy rozwijać się. They have to reproduce quick. Aby szybciej się rozmnażać. But in Alabama, ale w Alabamie too many birds is no good. Zbyt dużo ptaków, nie jest wskazane, aby pojawiło się zbyt dużo ptaków. So the last egg is female. Tak więc w tym ostatnim jajku znajduje się piskle płci żeńskiej. Guess what scientists are saying. Zgadnijcie, co, jak komentują to naukowcy. You forgot the mother-in-law, my mother. Zapomnieliście o mojej teściowej? What was the scientist explanation? Jak naukowcy reagują na to, jak wyjaśniają to? Yeah, nature. Tak. Natura, przyroda to sprawia. They are not saying nature right now. Oni teraz nie używają nawet słowa natura. The scientific article says, ten artykuł naukowy mówi, bird knows how to control the sex of the egg. Ptak wie, jak kontrolować płeć tych piskląt, które pojawiają się z jajek. They are worse than my mother-in-law. Oni zachowują się gorzej niż moja teściowa. It is God.
knows. To przecież Bóg o tym wszystkim wie. We even human being who's much cleverer than birds. Nawet my ludzie, którzy przecież jesteśmy o wiele mądrzejsi niż te ptaki. Cannot control the gender of the next generation. Nie jesteśmy w stanie kontrolować płci następnego pokolenia. So if you have a dumb head. Tak więc jeśli nie myślicie w taki sprawny sposób. In America we call the bird head. W Stanach Zjednoczonych mówimy o tym ptasi móżdżek. How bird head can control their gender, you know? Jak ptak może kontrolować ilość płci w danym pokoleniu? To control the sex. Kontrolować płeć. You have to control the gene. Aby móc to kontrolować, to musicie sprawować kontrolę nad genami. To control the gene. Aby kontrolować to, co dzieje się w you genie. Have to change the letters. Musicie być w stanie zmieniać układ tych liter. A, T, C, G. A, T, C, D. So this is very clever thing to do. Tak więc trzeba mieć dużą mądrość, aby móc tego dokonać. No other than God can do that. Nikt poza Bogiem nie jest w stanie dokonać czegoś takiego. And this is the first angel's message. I to jest poselstwo pierwszego anioła. When bird lays egg in Montana, the female first. Gdy ptak składa jaja w górach Montany, wtedy jako pierwsze pojawia się piskle płci żeńskiej. We praise our God who is creator. Chwalimy Boga, który jest twórcą. That's first angel's message. To jest poselstwo pierwszego anioła. So Job is now being given the first angel's message. Tak więc Job otrzymał poselstwo pierwszego anioła. So Job never paid attention to the nature in creation. Job nigdy nie zwracał uwagi na to, co dzieje się w przyrodzie. Job always paid attention within him. Bóg zawsze koncentrował się na sobie samym. He said, oh, I must not sin. On mówi, ja nie jestem grzesznikiem. No, this is bad. Nie, to jest złe. Oh, this is what I'm not supposed to do. Ja tego nie powinienem robić. He was right. I miał rację. However, he was not happy Christian. Ale pomimo tego nie był szczęśliwym chrześcijaninem. Here Job is changing finally. Ale teraz Job się zmienia. Yeah, Job says, wow. Job mówi, I see you. Widzę ciebie. You are the creator. Ty jesteś stwórcą. The first angel's message. Pierwsze poselstwo. This brings Job out of. To what? Sprawia, że Job. This first angel's message. To pierwsze poselstwo anielskie takes Job out of sprawia, że Job wychodzi z self-righteousness. Uwalnia się od samousprawiedliwiania, od swojej własnej sprawiedliwości. That is our Babylon. To jest taki nasz Babilon. Don't think you come out of certain church, certain denomination. Nie myślcie, że to polega na tym, że wy wyszliście z jakiejś denominacji, z jakiegoś kościoła. You're out of Babylon. I że to oznacza, że już nie znajdujecie się w Babilonie. Of course, denominationally speaking. Oczywiście mówiąc w nawiązaniu do denominacji. You're out of the Babylonian denomination. To wyszliście z takiej denominacji babilońskiej. But spiritually speaking. Ale mówiąc w języku duchowym. If you're thinking. Gdy myślicie, we Adventists are right. My Adwentyści mamy rację. We go to church on Saturday. Chodzimy w sabat do kościoła. We are right. Mamy rację. Then that's self-righteousness. To wtedy jest właśnie czymś w rodzaju samousprawiedliwiania się. You must know Creator. My musimy znać Stwórcę. You must know Jesus. Znać Jezusa. Something so wonderful to know. I jest to czymś cudownym. Which Job did not know. To jest cudowna wiedza, o której nie miał wcześniej pojęcia Job. Job did not go to Catholic Church. Job nie uczęszczał do kościoła katolickiego. But Job was in self-righteousness. Ale on uważał siebie samego za sprawiedliwą osobę. He was right. On miał rację. Był sprawiedliwym człowiekiem. That's why he fought with God. I dlatego on nie mógł zrozumieć Boga. But God never get angry. Ale Bóg nigdy nie złościł się na niego. God says, Job, Bóg powiedział Jobie, do you know, czy ty wiesz, when these deers have babies? Że kiedy ta łania ma młode, isn't that beautiful? Czy to nie piękne? Do you know who control the genes of the ears? Czy ty wiesz, kto kontroluje geny tej łani? Fishes. Ryb. Fruit flies. Czy tych much owocówek? Sea turtles. Żółwi. Monkeys. Małp. Giraffe. Żyraf. I do. Ja to czynię. Then Job says, wow. Wtedy Job mówi, wow. Finally Job's eyes open. I w końcu oczy Joba otworzyły się. To be able to see. I mógł zobaczyć the God who created everything. Boga, który stworzył wszystko. Therefore God who loves. Boga, który kocha. Job found iskra. Wtedy Job odkrył tę iskrę. Something so wonderful he did not know. Odkrył coś wspaniałego, czego wcześniej nie wiedział. So this is what we Adventists have to teach to the world. I czegoś takiego my musimy nauczać świat. So this blood pressure is bad. Tak więc to ciśnienie jest złe. Because his heart cannot
Dlatego, że serce tego człowieka nie jest w stanie rozkurczyć się prawidłowo. Dilate. Rozszerzyć się we właściwym stopniu. So, scientists call elasticity of the heart. Naukowcy mówią o tym jako o elastyczności mięśnia sercowego. Is decreased. I wtedy ta elastyczność zmniejsza się. That means your heart is harder. To równoznaczne jest z tym, że mięsień sercowy jest twardszy. So this can be caused by your emotional condition. I to może być związane z waszym stanem emocjonalnym. Yes. When you're always angry, gdy zawsze jesteście zdenerwowani, this can be like this. To wtedy to ciśnienie może wyglądać w ten sposób. Pamiętacie? I used to be very angry Adventist. Pamiętacie, kiedy byłem bardzo takim rozzłoszczonym adwentystą? I was always the one, only one who was right in everything. Ja zawsze byłem tym, który miał rację pod każdym względem. Everybody else, I got angry. Oh, no good, no good. Gdy ktoś się ze mną nie zgadzał, zawsze się denerwowałem i mówiłem, to nie ma w tym nic dobrego. Then sometimes i wtedy czasami you have arrhythmia. Pojawia się coś takiego jak arytmia serca. Your heart rhythm goes, you're normally gonna have the pulse should be regular. Normalny rytm serca powinien być regularnym rytmem. It should be regular. To powinno wyglądać w ten sposób. Ten rytm powinien być regularny. But when you are under the stress, ale kiedy znajdujesz się pod wpływem stresu, sometimes your heart goes, i wtedy serce pracuje inaczej, nieregularnie. Then you feel your pulse. I wtedy staracie się wyczuć puls. Then the pulse goes, i wtedy ten puls właśnie tak brzmi. Like this. See. Why? Dlaczego? When you do the exercise, gdy wykonujecie ćwiczenia, it is wonderful to relax your heart. To wtedy wasze serce wspaniale się relaksuje. Why? Dlaczego? Because when you pump the heart, a blood heart, it's wonderful. Bo gdy serce wpompowuje dobrze krew, to jest wspaniale. You need the strength, right? Bo potrzebujecie przecież siły. To pump more blood, ale żeby wpompować więcej krwi, your heart should be able to dilate bigger. Wasze serce musi się rozszerzyć do najdalszych granic. Right? Prawda? So this is wonderful to do the exercise when you have a high blood pressure problem. I dlatego jest czymś wspaniałym, gdy wykonujecie ćwiczenia fizyczne w przypadku nadciśnienia. Your exercise make your heart dilate more. Ćwiczenia fizyczne sprawiają, że wasze serce rozszerza się bardziej. This is only way you can make your diastolic pressure go down. To tylko dzięki temu możecie sprawić, że wasze ciśnienie rozkurczowe obniży się dzięki ćwiczeniu. If you are doing exercise wrong way, jeśli niewłaściwie wykonujecie ćwiczenia fizyczne, then this goes up. To wtedy to drugie ciśnienie podnosi się. What kind of exercise? Jakie to są ćwiczenia, które coś takiego mogą spowodować? Weightlifting. Podnoszenie ciężarów. This is bad exercise. To są złe ćwiczenia. Ah, okay. And also, i również, I know it's good to have a soccer and a basketball match here. Dobrze jest pograć sobie w koszykówkę, w siatkówkę na przykład, czy w piłkę nożną. If you're too competitive. Ale jeśli za bardzo chcecie wygrać i podniecacie się. Winning is more important than happiness. Jeśli dla was zwycięstwo jest czymś ważniejszym niż szczęście w trakcie tej gry, like this. To wtedy będziecie mieli problemy because z tym drugim ciśnieniem. Dlatego, że zaciskacie zęby i za wszelką cenę próbujecie wygrać, nawet kosztem zdrowia drugiej osoby. That's why Ellen White says. To dlatego Ellen White mówi. Competition is not that healthy. Zawody takie, zawodnictwo sportowe nie jest czymś zdrowym. So when you play basketball, i dlatego gdy gracie w koszykówkę, have fun. To radujcie się grając. You play with have fun. Gracie w cokolwiek, bawcie się tym. Winning has to be a little less important. A to zwycięstwo postawcie na drugim planie, to musi być czymś mniej ważnym. It is just for the good exercise. Po prostu grajcie po to, żeby wykonywać ćwiczenia fizyczne. So if daddy play basketball with the son. Tak więc gdy tata gra sobie w koszykówkę z synem, daddy does not have to beat the son. To wtedy tata nie musi wcale wygrać z tym synem. Son does not have to beat the daddy. A syn nie musi pokonać ojca. So we're having fun. Tak więc cieszymy się wtedy razem. Then blood pressure is beautiful. I ciśnienie wtedy kształtuje się na takim bardzo dobrym poziomie. It is very interesting to watch a patient. To jest bardzo interesujące, gdy obserwuje się pacjentów. Some patient even walking, their blood pressure goes up. Niektórzy pacjenci nawet gdy spacerują, ich ciśnienie podnosi się wtedy. You know why? Wiecie dlaczego? Because they say. Dlatego, że oni mówią. I have to walk 3 miles in 1 hour. Muszę maszerować 3 mile, przejść 3 mile w ciągu jednej godziny. Or some people are saying. Albo niektórzy mówią. My pulse rate has to go up. Mój puls musi się zmniejszyć. So they walk. Więc oni spacerują, więc zatrzymują się i sprawdzają, czy
puls się, czy puls jest szybszy. This is not good. I w tym nie ma nic dobrego. Enjoy the nature. Cieszcie się przyrodą. Yesterday I was walking. Wczoraj spacerowałem sobie. What a beautiful sunset. Jaki piękny był wczoraj zachód słońca. Woof. This air is so clean here. Powietrze jest tutaj tak czyste. Lake, forest. Tafla jeziora, las. Little haze. Taki lekki powiew. Sun was huge. I słońce tak pięknie świeciło. So red. To słońce było takie czerwone. Oh, I had to get on the boat, you know. Musiałem wsiąść do łódki. So I got on the wsiadłem boat. Do łódki. And I got on the lake. I znalazłem się na jeziorze. Oh. I powiedziałem, So while I was rowing the boat, więc podczas gdy płynąłem łódką wiosłując, my heart goes, wtedy moje serce wspaniale pracowało. Pompowało krew i rozszerzało. Wonderful, to było cudowne. It is wrong to teach. Nie jest czymś dobrym, gdy nauczamy. Exercise lowers your diastolic pressure. Że ćwiczenia fizyczne zmniejszają, obniżają to ciśnienie rozkurczowe, to drugie ciśnienie. That's fact. To jest fakt. But it's missing something so wonderful. Ale czegoś tutaj brakuje, czegoś bardzo ważnego. Now you understand, right? Teraz już wiecie, o co chodzi. That's why you must know the truth. Dlatego musicie znać prawdę. Yes. When you're emotionally under stress, gdy znajdujecie się pod wpływem stresu emocjonalnego, your heart cannot be able to dilate bigger. Wtedy wasze serce nie może rozszerzyć się. But also, ale także, when your heart is hardened really due to atherosclerosis, gdy naczynia krwionośne, wieńcowe naczynia w mięśniu sercowym są stwardnione, then your heart can really get hardened. To wtedy wasz mięsień sercowy również nie jest w stanie należycie funkcjonować. You know, this is very important lesson here. To jest bardzo ważna lekcja. To be able to help others, aby móc pomóc innym, you should help yourself first. Musicie najpierw być w stanie pomóc sobie. This is a health message. I na tym polega poselstwo zdrowia. If we are the servant of God, jeśli my jesteśmy sługami Boga, if we are willing to serve others, help others, jeśli będziemy chcieli pomagać innym ludziom, we must be healthy ourselves. To my sami również musimy być zdrowymi ludźmi. So this we called artery called the coronary artery. I to jest tętnica wieńcowa. And this artery comes out of the main pipe. I ta tętnica wieńcowa and supplies blood vessel oxygen to the heart muscle itself. Ta tętnica wieńcowa dostarcza tlenu i składników odżywczych dla całego mięśnia sercowego. Okay. And if this blood vessel is blocked by the cholesterol accumulation. I gdy ta tętnica wieńcowa zostaje zaczopowana przez cholesterol, then this portion of heart, to wtedy ta część mięśnia sercowego, heart muscle cell dies. Obumiera. Then sometimes we can call it heart attack. Mówimy wtedy czasami o ataku serca albo zawale serca. Or this blood vessel is a very narrowed. To naczynie krwionośne, ta tętnica wieńcowa jest wąska. Only small amount of blood only pass through the blood vessel. Tylko niewielka ilość krwi może przemieszczać się przez to naczynie krwionośne. Then you have a problem called angina. I wtedy, jeśli dochodzi do takiego zwężenia, to pojawia się problem taki jak na przykład dusznica. When you get angry, gdy zdenerwujecie się. When you have very high fatty food, gdy spożywacie pokarmy o dużej zawartości tłuszczu i jesteście zestresowani. When you're doing more exercise, to wtedy, gdy chcecie ćwiczyć, then you go, oh! Wtedy odczuwacie ból w okolicach serca. This is angina. I to jest właśnie dusznica bolesna. And the people have very many small anginas. Jest wielu ludzi, którzy w niewielkim stopniu doświadczają tej and dusznicy. Sometimes these small branches, they completely block. I czasami te małe odgałęzienia tej tętnicy wieńcowej są zaczopowane. The small area of your heart muscle is dying. To oznacza, że obumiera taki mały obszar waszego mięśnia sercowego. When your heart muscle is dead, a gdy mięsień sercowy obumiera, macrophage, the big cell came and they eat them up. To wtedy makrofagi, te największe komórki odpornościowe, one przychodzą, zbliżają się tam the dead muscle cells. I wchłaniają te martwe tkanki mięśnia sercowego. Then there's a special cell called the fibroblast moves in. I są wtedy takie specjalne inne komórki zwane fibroblastami. Uh-huh. And then they produce some kind of tissue, makes a scar tissue. Które wytwarzają swego rodzaju
tkankę, która to z kolei tkanka ma regenerować uszkodzenia. So when you have a burn, a więc gdy się na przykład oparzycie, and you have a scar, right? I pojawia się wtedy blizna, and scars are hard. I ta blizna jest twarda. So that's why you, if you have a many more scars, to dlatego, gdy macie więcej takich blizn, your heart become hardened. To wtedy wasze serce jest coraz bardziej twarde. So this kind of heart cannot dilate easily. I takie serce nie jest w stanie rozszerzyć się z łatwością. Okay. Then you have this kind of blood pressure. I wtedy pojawia się właśnie to złe ciśnienie. How can you be completely healed? W jaki sposób moglibyście całkowicie uwolnić się od tego problemu, odzyskać zdrowie? See, we have a medication. Mamy różnego rodzaju leki. You know what the medication do? Wiecie, na jakiej zasadzie działają te leki? Number one, po pierwsze, medication for the blood pressure is, lek, który reguluje ciśnienie krwi, we doctors call diuretics. To jest lek, który po prostu rozszerza naczynia krwionośne. When you take this kind of medication, gdy zażywacie tego typu leki, it sends you to the bathroom quite often. To wtedy te leki mają też działanie moczopędne i często udajecie się do toalety, aby oddawać mocz. You lose a lot of water from your system. A przez to tracicie dużo wody. So blood volume goes down. I wtedy ciśnienie spada. So obviously blood pressure will come down. Oczywiście ciśnienie się wyrównuje. But as I told you yesterday, ale tak jak mówiłem wam już wczoraj, the reason why you had high blood pressure was, powód, dla którego to ciśnienie jest wysokie, because you needed it. Jest takie, że wy po prostu tego potrzebujecie. Particularly for the kidney. A w szczególności w odniesieniu do nerek. Kidneys do not want your blood pressure go too low. Nerki naprawdę nie chcą, aby ciśnienie było niskie. Why? Dlaczego? Because kidney is the organ who cleans your blood. Dlatego, że nerki to organ, który oczyszcza krew. So if more blood go to the kidney, tak więc, gdy więcej krwi znajduje się w nerkach, and kidney clean more blood, to wtedy nerki są w stanie oczyścić większą ilość krwi i są zadowolone. Whenever blood is not coming into the kidney, ale gdy dostateczna ilość krwi nie dostaje się do nerek, your kidney is very unhappy. Wtedy nerki są bardzo nieszczęśliwe. So kidney always wait for the blood. Więc nerki zawsze czekają na krew. Okay, then you went to doctor. I wtedy udajecie się do lekarza. Doctor gave you diuretics. I lekarz daje wam jakiś środek moczopędny i wy oddajecie większą ilość moczu. And blood pressure is down. I wtedy ciśnienie spada. Then kidney says, huh. I wtedy nerka mówi, o, it's strange. To dziwne. There's not enough blood coming nowadays. Niedostateczna ilość krwi teraz dociera do mnie. So kidney calls a long distance call to the brain. Więc wtedy nerka dzwoni szybko do mózgu. Hello. Halo. And brain said yes. A mózg mówi, co tam słychać? This is kidney. Tu nerki. So what's the problem? Co, o co chodzi? Jaki problem masz teraz? And kidney says, I don't know, for the entire last week. Wtedy nerka mówi, nie wiem, o co chodzi, ale w ciągu ostatniego całego tygodnia. I'm not getting enough blood. Ja nie otrzymuję dostatecznych ilości krwi. So I cannot really clean the blood. Więc nie jestem w stanie oczyścić krwi. And brain said, is a mózg mówi, naprawdę? Yeah, this guy went to a strange place a week ago. Ten człowiek ostatnio udał się do jakiegoś dziwnego miejsca. And began to take a strange stuff. I zaczął zażywać jakieś dziwne środki. Well, I'll have to produce more adrenaline. No cóż, trzeba będzie chyba sprawić, żeby więcej adrenaliny wyprodukowano w organizmie. I will send more adrenaline down to the heart. Tak więc więcej adrenaliny poślę do serca. I'll ask a heart pump a little harder. I polecę, aby mięsień sercowy wpompował mocniej krew. Then blood pressure will go up higher now. Wtedy ciśnienie krwi podniesie się. Then you'll have some more blood to clean. A wtedy będziesz miała trochę więcej krwi. Kidney says, i nerka mówi, dziękuję. Danke. So brain produces more adrenaline. Tak więc mózg sprawia, że organizm wytwarza więcej adrenaliny. I ciśnienie krwi podnosi się. So month later, i miesiąc później, patient says, oh, my blood pressure is high. Pacjent znów mówi, co się dzieje, ciśnienie znów się podniosło. Even though I am taking diuretics. Pomimo tego, że ja biorę te leki moczopędne. So he goes back to doctor. Więc znów udaje się do lekarza. Doctor, my blood pressure is high. Panie doktorze, moje ciśnienie krwi znów się podniosło. Blood pressure? Wtedy lekarz sprawdza ciśnienie he i went mówi, up. O, rzeczywiście. Then your doctor says, wtedy lekarz mówi, I'm going to have to double your diuretics. Będzie trzeba podwoić ilość tych leków moczopędnych. So he doubles your diuretics. Więc podwaja ilość tych leków. So you take more diuretics. Więc now zażywacie teraz więcej leków moczopędnych. You go to bathroom more often. I częściej udajecie się do uwikacji. Of course your blood pressure goes down. Oczywiście ciśnienie krwi znów spadnie. Your kidney says, ale nerka znowu ma problem.
What's the matter again? Co się znowu dzieje, mówi. Znowu dzwoni do mózgu. You can wait, of course, for about a week, you know. Oczywiście przez jakiś czas nerka nie będzie tego robić. Your kidney says, maybe this is temporary situation. Nerka mówi sobie, może to tylko przez jakiś czas będzie trwało. And situation may improve. I po pewnym czasie może to się zmieni. It doesn't improve. Ale nic się nie zmienia, nie poprawia się. Więc znowu dzwoni. Calls. Hello. Halo. Blood is not coming. Znowu nie mam dość krwi. Brain says, a mózg mówi, a. This is a big problem. To rzeczywiście musi być jakiś poważny problem. I send more adrenaline. Dobrze, poślę więcej adrenaliny. Then blood pressure goes up. Wtedy znów ciśnienie wzrasta. And patient, oh. A wtedy pacjent mówi, So after 2 months. I upłynęło 2 miesiące. Patient go back to doctor. Znów pacjent idzie do lekarza. I think my pressure is up. Myślę, że znowu to ciśnienie się podniosło. And doctor says, a lekarz mówi, your blood pressure is up again. Rzeczywiście podniosło się ciśnienie krwi. But I have better medication. Ale mam lepszy środek. You know, this is because you produce more adrenaline. Podejrzewam, że jest tak dlatego, że w pana organizmie jest za dużo adrenaliny. Because your kidneys are complaining. Dlatego, too much. Że nerki trochę może narzekają. So your brain is producing more adrenaline. Więc mózg zaczyna wytwarzać więcej adrenaliny. So diuretics can't do it alone. I dlatego now. Tutaj już te leki moczopędne nie będą zdawały egzaminu. But don't worry. Ale proszę się nie martwić. The pharmaceutical company just produced. Przemysł farmaceutyczny wyprodukował coś bardzo dobrego. Fantastic medicine. Fantastyczny środek. Which kills adrenaline. Który zabija, blokuje produkcję adrenaliny. And patient said, "That why?" I pacjent wtedy mówi, naprawdę? And doctors prescribe. A lekarz wtedy wypisuje so receptę. We call this medication beta blocker. I ten lek nazywa się beta blokerem. Yeah. Beta blocker means when adrenaline comes, pushes doorbell. Beta blocker to znaczy taką oznacza sytuację, kiedy adrenalina próbuje nacisnąć na te drzwi w komórce. This doorbell we scientists call beta receptor. Ten dzwonek u drzwi w komórce, na który naciska ta adrenalina, to jest beta receptor. This medication comes. Ten lek wtedy wkracza do akcji. It blocks beta receptor. I blokuje ten receptor beta. So when adrenaline comes, i gdy zbliża się adrenalina, comes, cannot push it. Adrenalina nie może nacisnąć na ten przycisk. See, this is medication. Powiedzmy, że to jest lek. This is beta receptor. A to jest receptor beta. Now medicated. I teraz już to zostaje. My finger is adrenaline. Mój palec to jest adrenalina. Trying to push it. Próbuję nacisnąć ten przycisk. Blood pressure does not go up. Ale niestety ciśnienie krwi nie podnosi się. This medicine. To właśnie na takiej zasadzie we działa call beta blocker. To jest bloker beta. Oh, it was wonderful albo medicine. Beta blocker. To jest and cudowny in the newspaper, lek. On the television. I wtedy wszystkie czasopisma i w dzienniku telewizyjnym podają informacje, mówiąc we conquered the blood pressure. My jesteśmy w stanie pokonać teraz, przezwyciężyć nadciśnienie. But you know what? Ale wiecie, co się dzieje? Pharmaceutical company knows. Te firmy farmaceutyczne wiedzą, this beta blocker soon going to be useless. Że ten beta blocker wkrótce już nie będzie zdawał egzaminu. Because they already know the tested to the animals. Oni już wiedzą o tym na podstawie badań, które prowadzono na zwierzętach. How? W jaki sposób wiedzą? Let me explain this to you. Pozwólcie, że wam to wyjaśnię. So this patient took beta blocker. A więc ten pacjent zażywa taki środek o nazwie beta blocker. Because he was producing too much adrenaline. A ponieważ jego organizm wytwarzał zbyt dużo adrenaliny. He was always too uptight, you know. On był zawsze taki ożywiony. Get angry easily. I łatwo się denerwował. Because of too much adrenaline. Dlatego, że miał za dużo adrenaliny. But now he take this beta blocker. Ale teraz, kiedy stosuje ten beta blocker. He feel calm. On czuje się taki spokojny. Like heaven. Czuje się, jakby był już w niebie. Blood pressure goes down. Ciśnienie spada. He feels great. I on czuje się wspaniale. Then kidney says. A wtedy znowu nerki. Blood is not coming. Znowu do nerek nie dociera krew. So kidney waited for about a week. Więc nerki znów czekają cierpliwie przez still około tydzień. No blood is coming. Ale nadal krew nie dociera w odpowiednich ilościach do nerek. Więc znów dzwoni do mózgu. Hello. Halo. I'm kidney. Ja tu nerka. This is problem, blood is not coming. Znowu ta krew do mnie nie dociera. And brain says, i mózg mówi, what a headache. Co ja mam z tobą? So I send more adrenaline. Zaraz wyślę więcej adrenaliny. So brain pumps more więc znów down. Mózg robi wszystko, żeby więcej adrenaliny znalazło się w organizmie. I znów ciśnienie wzrasta. Kidney says, i nerki mówią, dziękuję. And the patient feels blood pressure up high. I pacjent wtedy odczuwa jakieś dolegliwości, bóle głowy. Goes back to doctor. Udaje się do lekarza. You know what doctor says? I wiecie, co mówi lekarz? I have to double your beta blocker. Muszę podwoić ilość tych beta blokerów. Endless fight.
To jest taka wojna, która nie ma końca. People are working so hard not to do the new start. Ludzie robią wszystko, co tylko możliwe, żeby nie stosować programu New Start. You know, when you double the beta receptor, a beta gdy blocker, ilość tych beta blokerów zostaje podwojona, of course your blood pressure will go down. To wtedy oczywiście ciśnienie krwi spadnie. You know what happened? Ale wiecie, co się dzieje? You have to have some adrenaline. Musicie znów mieć w organizmie więcej adrenaliny. To feel good and excited. Aby czuć się dobrze. If I don't have adrenaline, gdybym ja nie miał adrenaliny, probably I'll give you lecture like this. To pewnie bym tak udzielał wam wykładów. So doctor doubles adrenaline. Tak więc doktor doubles. So kidney calls brain. On mówi, że nerki są w porządku. We need adrenaline. Tak więc adrenalina jest nam potrzebna. We need adrenaline. Potrzebujemy jej. But when you take too much beta blocker, ale gdy tego beta blokera jest za dużo, you become like that. To wtedy będziecie się tak czuć. So my patient used to come into my office. Hi, Dr. Lee, how are you? Tak więc mój pacjent przychodzi do mnie i mówi: dzień dobry, doktorze Lee, jak się pan czuje? But now this patient after taking double dose of beta blocker. Ale teraz po stosowaniu podwójnej ilości tych beta blokerów ten pacjent przychodzi. He comes into my office. On wchodzi do mojego gabinetu. Hello, doctor. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. His blood pressure is okay. Jego ciśnienie jest na odpowiednim poziomie. What a problem. Jaki problem? Co za frustracja? And his wife calls me. I wtedy jego żona dzwoni do mnie. My husband has a problem. What did you do? Mój mąż ma jakieś kłopoty. Co pan mu zrobił? I said, what's the problem? Wtedy pytam, o co chodzi? He cannot do anything at night. On nie jest w stanie spełnić swoich obowiązków w nocy. Side effect. To są takie skutki uboczne. To have a good erection. Aby erekcja była właściwa. And we men need some adrenaline. Potrzebna jest adrenalina. But you're taking too much beta blocker. Ale jeśli ktoś zażywa za dużo tych beta blokerów, there's no erection. To wtedy nie ma czegoś takiego jak erekcja. So wife has a problem. Tak więc żona ma wtedy problem. So we are only treating numbers. Tak więc my jedynie koncentrujemy się na liczbach. We are not treating the disease. A nie leczymy choroby. Only God can heal the disease. Tylko Bóg jest w stanie uzdrowić chorobę, usunąć ją. And there's another medicine came. I pojawia się jakiś inny wtedy środek leczniczy. Because beta blocker cannot be used. Dlatego, że już dłużej beta blokery nie zdają egzaminu. Next medicine we call the calcium channel blocker. Następny lek polega, jego funkcjonowanie polega na tym, że blokuje on taki kanał w komórce, kanał, przez który przedostaje się do komórki wapń. Same side effect. I efekty, skutki uboczne są takie same. Now kidney has been calling brain so often. Nerki tak często dzwoniły do mózgu. Brain is tired of listening to the bell ringing. Że mózg ma już tego wszystkiego dosyć. So this time kidney called the brain. Więc gdy tym razem nerki znowu próbują skontaktować się z mózgiem. Hello. I mówią: dzień dobry. And brain pick up the telephone. Wtedy mózg łapie za słuchawkę. I'm tired of you. Ja już mam ciebie dosyć. I'm sick of you. Już jestem chory z tego powodu. Don't call me now. Proszę do mnie więcej nie dzwonić. I can't do anything for you już anymore. Nic nie jestem w stanie zrobić dla ciebie. So you do it yourself. Ty sama sobie jakoś radź. Kidney says okay. I nerka mówi: dobrze. You know what? I wiecie co? Kidney has its own hormone. Nerka posiada swój własny hormon. The hormone name is renin. To jest renina. 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 Ren, R-E-N means kidney. Ren odnosi się do nerki. I-N means substance. In to substancja. So kidney can produce renin. Tak więc nerka jest w stanie wytworzyć substancję zwaną reniną. Kidney send the renin out to the blood. I wysyła tę reninę do krwiobiegu. And blood pressure can go up. I wtedy ciśnienie podnosi się. And now is the time, renina time. I teraz jest czas reniny. You know what the drug company is doing? I wiecie, co czyni w takiej sytuacji firma wytwarzająca leki syntetyczne? We just produced. My właśnie wyprodukowaliśmy some excellent medicine. Doskonały lek. To destroy the renin. Aby zmniejszać w organizmie ilość reniny. Brawo. Brawo. It is very sad. To jest bardzo smutne. I don't know when renina, that medicine does not work. Jeśli ten środek nie będzie skuteczny, what is going to work? To nie wiem już, co dalej wymyślą te firmy farmaceutyczne. Mózg już zrezygnował. Kidney has nothing else to do. Nerki już nic więcej nie są w stanie zdziałać. You know, this is almost the end of the world.
I to już właściwie jest koniec tej wojny. Pharmaceutical company does not know what to do anymore. Firmy farmaceutyczne też już nie wiedzą, co dalej wyprodukować. Doctors don't know what to do anymore. Lekarz też nie wie już, jak sobie z tym radzić. Because they tried all different medications. Dlatego, że wypróbował już wszystkie różne leki. Blood pressure problem is getting worse. Ale ciśnienie nadal wzrasta jeszcze bardziej. But there is a good news from the east. Ale pojawia się dobra nowina ze wschodu. From the northeast. Z północnego wschodu. You know Daniel chapter 11? Pamiętacie treść Księgi Daniela, rozdział 12? There's news from northeast. Rozdział 11. Yes. You know what that is? Wieści z północnego wschodu. You know what that is? Pamiętacie, o czym tam ten fragment mówi? Adventist health messages. To jest poselstwo zdrowia Adwentystów Dnia Siódmego. And we have now health messages. I my teraz to poselstwo zdrowia posiadamy. You know what? I wiecie co? In your cell. W waszej komórce. In your cell. W waszej komórce. God already put the special gene. Bóg już umieścił taki szczególny gen. To produce fantastic substance. Który jest w stanie wytwarzać fantastyczną substancję. Called HDL. Zwaną HDL. 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 This is fantastic substance. To jest wspaniała substancja. We have that gene. I mamy taki gen. Every one of you have that gene. Każdy z was posiada taki gen. God already wrote. Bóg już napisał. In case you have high blood pressure. W przypadkach, gdy wasze ciśnienie. Atherosclerosis. Gdy pojawia się arterioskleroza. You have the HDL gene. To w tych sytuacjach ten gen HDL jest bardzo przydatny. This green gene is HDL gene. Właśnie ten zielony gen to gen HDL. It's in your liver cell. On znajduje się w komórkach wątroby. When God give iskra to this green gene, gdy Bóg posyła iskrę do tego zielonego gena, then you produce HDL. Wtedy on wytwarza HDL. Isn't that wonderful? Czy to nie cudowne? You know what this HDL do? Wiecie co ten HDL, gen HDL? This HDL goes out to blood. On udaje się do krwiobiegu and begin to clean cholesterol. I zaczyna usuwać cholesterol. Praise the Lord. Chwała Panu. Even though you did not know. Wy nawet o tym nie wiecie. God already knew. A Bóg już wcześniej o tym wiedział. You can get into trouble. Umieścił to w was. Wiedział, że będziecie mieli problemy. Your arteries can be clogged by cholesterol. Wiedział, że arterioskleroza i wasze naczynia krwionośne będą zaczopowane przez cholesterol. He already knew what Satan will do to you. On wiedział już, jakie zamiary względem was miał szatan. Therefore he put the program. I dlatego umieścił w was program. Written in your gene. Wypisał ten program w waszych genach, to produce HDL. Aby te geny zaczęły wytwarzać ten dobry cholesterol HDL. And God is waiting. I Bóg czeka, for you to have your gene activated. Abyście zechcieli, by on uaktywnił te geny. See? If you did not know. Ale jeśli wy nie wiecie, and if you've been only listening to your doctor, gdy tylko słuchacie swoich lekarzy, your doctor says, oh, lekarza, can be done. Który mówi, już nic nie mogę w tym względzie zdziałać. You have to take medication until your death. Musi pan zażywać te lekarstwa aż do śmierci. Don't ever get off medication. Proszę nigdy nie rezygnować z tych leków, nie odstawiać ich. And people says, oh, i taki człowiek mówi wtedy, what a disappointing life. Co za rozczarowanie. Ciężko why should I get on medication all the time? Jak ja mogę zażywać cały czas tego typu leki? Then your gene does not activate. I wtedy ten gen nie jest uaktywniony. You came to camp meeting. I nie jesteście w stanie przyjechać nawet, aby uczestniczyć w takim spotkaniu. You listen to this lecture. I słuchacie takiego wykładu. And you found out. Wtedy zauważacie, God is already preparing. Że Bóg już przygotował. To heal you. Przygotował was, aby was uzdrowić. There is HDL. Jest coś takiego jak gen HDL. So you begin to eat a healthy vegetarian diet. Tak, zaczynacie spożywać zdrowe produkty wegetariańskie. See, if you eat meat, gdy spożywacie mięso, this HDL gene does not get activated. Ten gen HDL nie jest uaktywniony. Why? Dlaczego? Too much fat. Dlatego, że w waszym organizmie jest za dużo tłuszczu. Too much fat means you don't want good circulation. A gdy jest za dużo tłuszczu, to pojawiają się problemy z krążeniem krwi. So your HDL gene says, i wtedy wasz gen HDL mówi, well, this person does not need me. Ta osoba mnie nie potrzebuje. But he's still eating high fat diet. Ona ciągle spożywa takie produkty bogate w tłuszcz. This person does not really want good circulation. Ta osoba nie potrzebuje właściwego, dobrego krążenia krwi. So gene does not get activated because there is no need. Ten gen nie jest aktywny, dlatego że nie ma potrzeby. Now you came to this camp meeting. Ale teraz możecie przyjechać na taki kamp i powiedzieć, I'll be vegetarian. Tak, jestem wegetarianinem. Yes, tak. Doing exercise. Wykonuję ćwiczenia fizyczne. I'll be singing. Śpiewam.
I enjoy the nature. Cieszę się przyrodą. Enjoy the word of God. Słowem Bożym. Then your blood begins to circulate. I wtedy krążenie krwi jest sprawne. But there are too many cloggings. Ale jest trochę takich zatorów w waszych naczyniach krwionośnych. God knows. I Bóg o tym wie. You need to have the cholesterol clean up. Wie, że wasze naczynia krwionośne muszą być oczyszczone z tego cholesterolu. Bóg o tym wie, że tego potrzebujecie. So God sends iskra. I wtedy posyła iskrę. Your HDL gene is wasz gen HDL jest wtedy uaktywniony. And now you're producing HDL. I teraz wasz organizm wytwarza HDL. Goes out to the blood vessel. I ten cholesterol HDL udaje się do naczyń krwionośnych. It cleans cholesterol. I usuwa ten zły cholesterol. It makes your blood vessel younger blood vessel. I sprawia, że to naczynie krwionośne jest teraz młodsze. So HDL takes cholesterol to the liver. Więc ten cholesterol HDL zabiera ten zły cholesterol do wątroby. Your liver dismantles cholesterol. A wasza wątroba rozkłada ten zły cholesterol. Then your liver secrete your dismantled cholesterol into the duodenum. I wtedy wątroba wydziela, usuwa ten zły cholesterol do dwunastnicy. Then you eat the fruits. A wy spożywacie owoce. Then you eat the beans. Fasolę. A whole wheat. I produkty pełnoziarniste. A brown rice. Ryż ten brązowy, nierafinowany. You have a white rice here. Oczywiście macie tutaj też i biały ryż, but there's a brown rice. Ale jest coś takiego jak ciemny ryż. Everything has a fiber. Jedzcie to, co zawiera błonnik. All this fiber comes in. Ten błonnik, gdy znajduje się w organizmie. There are no fiber in animal product. Natomiast w produktach pochodzenia zwierzęcego nie ma w ogóle błonnika. This good fiber is only in vegetarian food. Ten dobry błonnik znajduje się w pokarmach wegetariańskich. All this fiber comes in. Ten dobry błonnik dostaje się do organizmu. They absorb this all cholesterol byproduct. I on wchłania te wszystkie produkty uboczne związane z cholesterolem. So this block of fiber is passing through your intestine. Błonnik związany z cholesterolem przechodzi przez wasze jelita. After absorbing cholesterol. Związany z cholesterolem. Then while it is passing through the intestine. I gdy przemieszcza się przez jelita. It is cleaning your intestine. To wtedy oczyszcza wasze jelita również z różnych toksyn. Isn't that interesting? So it cleans the intestine. Oczyszcza jelita. And then next morning. I następnego dnia rano. You sit on the toilet. Siedzicie sobie na sedesie. And you say. I mówicie. Then plump. I wtedy plump. Cholesterol is out. I cholesterol jest usunięty. Wonderful program. Cudowny program. Chwała Panu. Yes. God knew. Bóg wie. See, when I was in medical school, gdy ja studiowałem medycynę, we did not know this. My nie wiedzieliśmy w ogóle o czymś takim. But now scientists found out. Ale teraz naukowcy odkryli, this wonderful gene, że ten wspaniały gen, called HDL gene, gen HDL, praise God, istnieje i on wykonuje coś takiego. That's why we need it. To dlatego my potrzebujemy our health messages. Naszego poselstwa zdrowia. See? That's why at the end of the world. To dlatego przy końcu egzystencji tego świata people finally found out, ludzie w końcu odkryją, we can't do anything with the medication, że my nie jesteśmy w stanie niczego dokonać przy pomocy God prepared his servants, Seventh-day Adventists. Ale Bóg posłał swoich sług, adwentystów w dniu siódmego, to give these health messages, aby przekazali to poselstwo zdrowia and iskra, i iskra, and they will be healed, i wtedy dokona się uzdrowienie by the power of God. Dzięki mocy Bożej.